Cześć, zawsze chciałem zrobić takiego kebaba prawdziwego, czyli z baraniny, ale nie takiego mielonego, czyli nie chciałem kupować takiej kuli mocy z mielonego mięsa baraniego. Kupiłem łopatkę baranią. Będziemy dzisiaj to robić i dzisiaj też przygotujemy oczywiście ją odpowiednio w marynacie i będziemy to teraz kroić. Kroję w takie plastry, żeby były o mniej więcej takiej grubości. Te większe przekrajam na pół. I wszystko to będę przyprawiał. Teraz wszystko przyprawiamy. Ja będę dzisiaj używał już takiej mieszanki do kebaba. Natomiast przede wszystkim tutaj się musi znaleźć czosnek suszony, papryka, kumin rzymski, nie mylić z kminkiem, oraz oczywiście różnego rodzaju pieprze, nawet ziołowe. Bardzo fajnie będzie on tutaj grać. Przede wszystkim musi być tutaj czosnkowo, musi być lekko pikantnie. Kebab musi mieć wyrazisty smak. To nie może być mdłe mięso, to nie może być mięso po prostu posolone i popieprzone. Musi być troszkę więcej tych przypraw. Tak się prezentuje mięso przyprawione. Teraz wrzucamy je po prostu do miski. Następnie przykryję to folią, zostawię w lodówce i to musi przynajmniej kilka godzin być. W moim przypadku ja za chwilę idę spać, już jest późno w nocy, także przez całą noc to będzie w lodówce. Przejdzie to smakiem, troszkę się zamarynuje, no i będziemy się widzieć następnego dnia, przez co po prostu będziemy mieli fajne, smaczne, aromatyczne przede wszystkim mięso. Resztę zrobimy następnego dnia. Mamy już kolejny dzień i zaczniemy od robienia placków, które będziemy oczywiście później zawijać z całego kebaba. Dzisiaj robimy pszenne. Oczywiście można zrobić mąkę kukurydzianą, można nawet ziemniaków tam dognieść i tak dalej. Wtedy troszeczkę jest inna konsystencja i smak. Natomiast my robimy najprostszy przepis, czyli dwie szklanki mąki pszennej, najzwyklejszej, takiej uniwersalnej, trzy łyżki oleju zwykłego, troszkę soli i mamy tutaj 150 ml ciepłej, takiej gorącej, przed chwilą zagotowanej wody, tylko nie na tyle gorąca, wiecie, żebyście się nie poparzyli. No i co? I zaczynamy. Oczywiście przesiewamy te dwie szklanki mąki. To jest najzwyklejsza mąka. Też kiedyś próbowałem robić na takiej typu 00, z pizzy też wyszło. Także mamy tutaj tą mąkę. Do tego dodajemy ten olej. Cyk. Do tego wszystkiego troszkę soli. I wlewamy wodę, 150 ml. Oczywiście, jeżeli by było za dużo tej wody, czy za mało mąki i tak dalej, no to wiadomo, albo wody dodajemy, albo mąki. Staramy się to teraz wszystko wymieszać. Pierw łyżką. Ok, a kiedy nam się wydaje, że już jest odpowiedni moment, to przechodzimy do ugniatania ręką. Ugniatamy tak kilka minut, żeby po prostu ciasto było fajne, jednolite i elastyczne. I kroimy na równe części, tak żebyśmy po prostu mieli te placki tej samej wielkości. Ja postaram się to pokroić na 6, w zależności od tego też, jakie Wy potrzebujecie wielkościowo te placki. Możecie sobie to zrobić na 4, możecie to zrobić na 7, jak Wam to pasuje. Taki placek rzucamy, a raczej jeszcze nie placek, i rozwałkowujemy sobie tutaj mąki. Możemy nasypać, żeby nam się to nie kleiło. Musi to być bardzo cieniutki placek. Jeżeli zostawimy taki gruby, to zrobi nam się zwykły podpłomyk, czyli długo się będzie robił, będzie sztywny, twardy. A jeżeli go zrobimy cieniutki, no to wtedy będzie w miarę elastyczny i będzie można zawijać właśnie do środka jakieś mięsko. Także lecimy. No i mamy ten placuszek gotowy. Jak widzicie, jest bardzo cieniutki, trzeba ostrożnie z nim się obchodzić. Jak nie dacie odpowiednio dużo mąki pod spód, to niestety Wam się przyklei. To co? Teraz na rozgrzaną mocno patelnię, bez tłuszczu, bez żadnego oleju, po prostu na zwykłą patelnię mocno rozgrzaną kładziemy to. I tak z 30, może do 40 sekund z jednej strony na drugą, żeby nam się nie spaliło i żeby się takie kruche nie zrobiło, bo wtedy tego nie zawiniemy. Ok, tak to powinno wyglądać, moi drodzy, po wyciągnięciu, czyli ma być elastyczny. Placek nie ma chrupać, nie ma strzelać, ponieważ jak będzie Wam od razu po wyciągnięciu z patelni już się łamał, no to na pewno nie zawiniecie w to kebaba. Także w ten sposób i kładziemy jeden na drugi na talerzu. Tak wyglądają po upieczeniu te wszystkie placki. Jak widzicie, są cały czas elastyczne, będzie można w nie zawijać. Jak widzicie, nie ma z tym problemu. Gdybyście ściągali z patelni i już wtedy by one strzelały, to znaczy chrupały, to znaczy, że no niestety nie zawiniecie, albo zawiniecie i Wam po prostu pęknie w połowie, wszystko wypadnie. A tego nie chcemy w kebabie. Mięso. Mięso mamy zamarynowane już od wczoraj. Pięknie pachnie, szkoda, że nie czujecie, ale uwierzcie mi, ta baraninka w tej przyprawie, mieszance kebabowej, coś pysznego.
No i co? No i nabijamy, słuchajcie, tak jak na prawdziwym kebabie, czyli na taki wielki, wielki szaszłyk robimy z kawałków mięsa, żeby to nam się wszystko ładnie grillowało, wypiekło się, cały tłuszcz, żeby wyciekł. Co wy na takiego szaszłyka powiecie? To jest dopiero kebab. No i to wszystko musimy umieścić w jakimś jeszcze stojaku. Ja to umieszczę, o, tutaj na cebuli. W takiej podstawie cebula. No i to już wygląda prawie jak ten grill, gdzie się obraca ten kebab. Dla bezpieczeństwa wrzucimy to jeszcze do takiego naczynia żaroodpornego, żeby na przykład ten tłuszcz oczywiście tam nie zapaskudził mi piekarnika, ale też jeżeli się przewróci, no to przynajmniej to będzie cały czas w takim oto naczyniu. I co? I teraz to wkładamy na dosyć długo, ponieważ to się musi bardzo dobrze zrobić. Baranina też nie może krótko być przetwarzana, bo po prostu będzie niedobra, będzie jakaś twardawa albo będzie się to mięso ciągło. To nie jest, wiecie, kurczak, gdzie wystarczy 15-20 minut, także dosyć długo będziemy musieli to trzymać. No ale wam powiem końcowo, ile faktycznie było to w piekarniku. Ja robię teraz sos. Dzisiaj będę używał czosnkowego, taki standard, klasyka. Natomiast na jogurcie naturalnym, czyli taki w miarę dietetyczny. Jeżeli ktoś się nie boi, no to walić majonez, walić śmietanę do środka i będzie na pewno dobre. Dwa ząbki czosnku. Wyciskam. Oprócz świeżego czosnku dodaję tutaj jeszcze troszkę tego suszonego, ponieważ on ma taki fajny, pieczony, lekko wędzony smak. Troszkę pieprzu. Dobra, tutaj pokroiłem świeży koperek. Także dodajemy tego koperku, może nie aż tak dużo, wymieszajmy to. Super, zostawiamy go w lodówce. Jak widzicie, przygotowałem już dodatki, oczywiście kwestia indywidualna, to ma wam smakować albo osobie, dla której to przyrządzacie. Ja mam już tu przygotowany ten sos czosnkowy, niewykluczone, że jeszcze trochę sosu pomidorowego czy keczupu dodam. Tutaj będziemy ogórki używać, pomidory, serfeta, czerwona cebula i trochę sałaty lodowej. Dla mnie to jest taki klasyk. Na tej cebuli on pięknie, jak widzicie, o, ale on kolorów dostał. Nie jest w żaden sposób jakiś przypalony. Oczywiście jest tutaj chrupki i bardzo mocno przypieczony, ale w środku jest dalej soczysty. Tak wygląda. Bardzo dużo tej przyprawy dałem. Przed chwileczką spróbowałem kawałek i muszę powiedzieć, że jest pikantnie. Także dosyć dużo tej przyprawy kebabowej dałem. No a cebula na dole, jak widzicie, ugrillowana, taka trochę uparzona. Można ją oczywiście też zjeść. I co? No będziemy przystępować za chwileczkę do robienia tego kebsa, do składania. Zrobię takie zbliżenie, żebyście widzieli, jak to wygląda w środku. I oczywiście odcinamy, tak jak w kebabowni, te zewnętrzne, bardzo mocno spieczone kawałki. Reszta w środku będzie znowu, jeżeli wsadzimy oczywiście na grill albo do piekarnika, będzie oczywiście się znowu grillowała. Więc cały czas będziemy dostawać takie zewnętrzne, chrupiące kawałki. Nie jest to takie łatwe, nie mam doświadczenia. Kawały. Tak wygląda w środku. Dalej jeszcze soczyste. Spróbujmy kawałek. Baraniny nie pomylicie z innym mięsem. To jest całkowicie inna liga, nie jakiś kurczak. Dobra, przechodzimy do składania, bo nie mogę się doczekać, ślinka mi cieknie. Nie, mamy placka, oczywiście ten cały tłuszcz, wszystko co pozostało tutaj nie sprzątamy. Możemy jak najbardziej wytrzeć tym plackiem, żeby tego tłuszczu, tego smaku dostał. No i co? I lecimy, czyli przede wszystkim zaczynamy od mięsa albo sosu, w zależności jak kto woli. U mnie to będzie sos, daję tutaj czosnkowego na spód. Teraz mięso, równomiernie. Ależ ta baranina pachnie, ależ to będzie dobre. Troszkę ogórka, pomidora, sałata też, cebula oraz ser feta. Jeszcze trochę sosu na górę, odrobina jakiegoś sosu pomidorowego albo ulubionego ketchupu. I co? Składamy. Oczywiście składamy zawsze w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy to jest domowa tortilla, czy nie. Czyli tak. Staramy się wszystko przenieść tutaj na jedną stronę. Dwa boki zawijamy, tak skrzydełka, bierzemy do góry. Następnie wszystko obracamy i jednym szybkim ruchem, siup, to co tutaj wypadnie, nie bójcie się, wciskamy z powrotem łapkami, zagniatamy w ten oto sposób. I mamy zawiniętego kebsa. Tak on wygląda, można go do folii aluminiowej teraz dać. Jest już tak naprawdę gotowy do jedzenia. Troszkę folii odwiniemy,
I co? I możemy spożywać, także smacznego. Tutaj zaraz trafimy na mięso. To jest po prostu jeden z najlepszych kebabów, jakie jadłem. Mamy tutaj do czynienia z prawdziwą baraniną. Prawdziwe mięso, niezmielone. Nie musimy się domyślać, co tam w środku jest. Faktycznie fajna baranina. Świeże warzywa, kupione dopiero co na targowisku. Sosik domowy, placki domowe. No, moim zdaniem to jest jeden z najbardziej takich domowych, własnoręcznie zrobionych kebabów z prawdziwą baraniną, jaki możecie zrobić w domu. Z Wami się żegnam bardzo smacznie i widzimy się w następnym odcinku zgotowania. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Jeżeli tak, zostawcie odpowiednią ocenę pod filmem. Zasubskrybujcie, dajcie dzwonek. A w opisie znajdziecie oczywiście miejsca, gdzie znaleźć mnie w internecie. Na przykład Instagram, gdzie wrzucę zdjęcie na pewno z tym kebabem. Zobaczycie, jak to wygląda. Oraz Facebook, Twitch, czy też grupa facebookowa. Oraz G2A, nasz sponsor, gdzie możecie kupować gierki bez wychodzenia z domu. Smacznego!